Sylwester w Astorii w Końskich zagra zespół Augustyniak Prestige Band w programie m.in. pokaz sztucznych ogni i degustacja win z prestiżowej hiszpańskiej winnicy. Zapisy już trwają. 513 024 059. Jesteśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, przepięknym, radosnym święcie. Każdy z nas kocha te święta, bo narodził się Boży Syn. Dzisiaj w Domu Kultury mamy Wigilię wspólnie z kołami gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Końskie. Jest to szczególny czas, by spotkać się, podziękować za cały rok pracy i wspólnie połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Zaproszeni są włodarze naszego miasta, czyli burmistrzowie, przewodniczący rady. Zaproszeni są księża przez koła gospodyń wiejskich, bo to one zapraszały, to one są tutaj gospodyniami dzisiejszej Wigilii. Będzie tradycyjnie staropolsko. Myślę, że życzenia i całe te stoły, oprawa, wszystko jest zgodne z tradycją i będziemy to kultywować, tę tradycję, myślę, że na kolejne lata. Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w którym sobie upodobał. Daliście nam bardzo dużo dobrego. Daliście nam jako społeczności i samorządowej, i społeczności naszej gminy, bo wasz wkład w wydarzenia, które działo się na terenie miasta i gminy, w rozwój kultury, w przypominanie tradycji, no, jest trudny do przecenienia. Ja wiem, że to działa w dwie strony, bo jesteśmy dla siebie nawzajem wsparciem, ale za to wszystko chciałbym wam serdecznie w imieniu samorządu miasta i gminy, w imieniu swoich współpracowników podziękować. Za te wszystkie spotkania przy okazji pikników, za te wszystkie uroczystości, za te wszystkie zdarzenia, które pewnie bez waszego udziału byłyby znacznie uboższe. Mogę dopowiedzieć, że my już jesteśmy nastawieni troszeczkę na to, że zbliża się Boże Narodzenie jako czas świętowania. Obyśmy, nawiązując do tego, co działo się w naszych rodzinach, w czym wyrośliśmy, umieli zachować świadomość, że to nie tylko czas świętowania, to jest czas Bożego Narodzenia. Żeby forma nie przerastała treści, bo to jest szczególny czas i obyśmy nie obudzili się kiedyś w kraju, w którym, tak jak w Wielkiej Brytanii, okólniki rządowe zakażą używania określenia w życzeniach świątecznych, że chodzi o Boże Narodzenie. To jest czas Bożego Narodzenia, to jest czas bliskości wszystkich ludzi, wszystkiego najlepszego na Boże Narodzenie dla was, dla waszych bliskich, dla waszych rodzin, dla społeczności, z których wyrastacie, których jesteście przedstawicielami i dla których jesteście jednak swoistego rodzaju pewną szkołą tradycji i myślę, że przewodnikami. Mam nadzieję, że to przewodnictwo będzie służyło całej naszej społeczności. Tyle radości to daliście ludziom naszej gminy, to trudno to opisać i zmierzyć. Także ja osobiście i od radnych chciałbym wam serdecznie podziękować za tą ciężką pracę. No i życzyć wam na święta Bożego błogosławieństwa, szczęścia, radości i przede wszystkim zdrowia. Zdrowia. A w nowym roku życzę przede wszystkim wam Bożego spokoju i Bożego pokoju. Żebyśmy nie musieli doświadczać takich wydarzeń jak nasz sąsiedzi, naród ukraiński, nigdy w życiu. Także życzę wam tego. No i życzę wam nowych pomysłów, radości, pomysłów i takich przyziemnych marzeń, takich tych bardziej z samorządem związanych, żebyśmy się może już w przyszłym roku spotkali na Wigiliach w nowych budowanych świetlicach wiejskich.
nie musi być 12 dań, nie musi w wannie cierpieć karp. Wystarczy z mąki żytniej chleb, opłatek w dłoni i czuły gest. I takich świąt Państwu życzę, z opłatkiem w dłoni, z czułym gestem i życzę tego, żeby tego chleba nigdy nie zabrakło. Wszystkim dziękuję. Wszystkiego dobrego. Chciałabym, żeby każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyła swoim pięknem. Nowy rok obdarzył nas pomyślnością, zdrowiem, szczęściem. Życzmy sobie pokoju na świecie i wzajemnej miłości. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzę nam wszystkim, żeby nam się darzyło, żebyśmy byli szczęśliwi, a w nowym roku wszystko było najpiękniejsze. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i do siego roku.